Yeah. I tutaj tak. Tu widać coś? Ciemno jest, nic nie widać. Dobra, nie ja. Na hali gdzieś idzie, zobacz. No widać, pianka jest. Zabór, pań. No podejrzewam, że uszczelka już ze starości twarda jest, nie? Tu opony widać, że są nowe, ktoś zmieniał niedawno, ale zaoszczędził na wymianie zaworów i teraz trzeba zdjąć koło jeszcze raz, od nowa je rozebrać, wymienić zawór i praktycznie cała procedura dodatkowo jeszcze z zaworem, także nie ma co oszczędzać na zaworze, lepiej go wymienić od razu. Później to jest dodatkowe, niepotrzebne koszty, nie? A taki zawór nie kosztuje dużo w porównaniu do nowej opony. Spuszczamy powietrze, rozbieramy koło i będziemy wymieniać na nowe. Nowe mamy już tutaj przygotowane, taki zaworek. Tam jest z tyłu uszczelka, tylko trzeba zwracać uwagę, czy ta uszczelka jest, bo czasami przez nieuwagę rozkręcimy zawór, przekładamy, a ta uszczelka nam ucieknie, nie? Musimy pilnować, żeby nam nie uciekła, ona jest najważniejsza, to jest cały uszczelnia. A tu, ten pierścionek. Tak, to jest gumka. No. I to jest bardzo ważne, nie? Kurwa, tak by się wyjmowała. Zobaczcie, jaki czarny wkład się zrobił. Środku, chociaż to nie była przyczyna. To nie jest przyczyna. Przyczyna dla chłodzenia powietrza? Nie, nie. I czarny się zrobił. I cały wilgotny opona obecnie stary wkład, nie? A opona wlaskowa, nie? Ale to nie było u nas robione. No od razu ściągamy zawory i... Tak? Namawiamy klientów, żeby to zmieniać. Bo to częsta przyczyna jest właśnie tego, że... Nie chcemy ci koła. A wy podejrzewam, że wyważane było proszkowo. Zobaczymy, czy proszek jest w środku w kole. Proszkowo? Tak. Proszek sypią w przednie koła też. To też wyważa. Ale my tylko proszkowo wyważamy na życzenie klienta, bo to wyważamy standardowo na wyważarce, chyba że klient powie, o proszę mi wyważyć proszkowo, bo ja jeżdżę w terenie, oklejają mi się koła gliną czy błotem, nie? Żeby proszkowo wyważać, nie? Bo to cały czas się zmienia wyważenie, nie? Wjedziemy w dziurę, przykładowo jak mamy proszkowe te wyważenie, wjedziemy w dziurę, proszę, przykładowo przy niedużej prędkości, pach, proszek cały spadnie na dół, odczepi się od opony i po jakimś czasie mamy wahania kierownicy i dopiero po jakimś czasie się dopiero to uspokaja, nie? Ten sposób. No, Macku, zejdziesz z przewodu? Dziękuję. Jest, nie? Taka fajna, taka wyprofilowana, pasuje ci do tego. Do opony, nie? No właśnie. Przejdziemy z drugiej strony. Ciekawe jestem, czy tam proszek jest w środku, bo nie widzę żadnego odważnika, nie? Ale będzie wyważał? Nie. Aha, bo to do przodu. Jak nie będzie tego, ja wyważę. Aha. Jak będzie proszek, to nie. To jest to. I to wyważa koło w trakcie jazdy, nie? A, te kuleczki. Tak. No dobra, podejrzewam, że jakiś mobilny serwis. Aha. Trzeba ostrożnie, żeby nie zaciągnąć. Ja przy... No właśnie. O, wyskoczyłem.
Tak, żeby to nie wyleciało te kuleczki. Tak, bo będziemy składać tak samo. Tak jest. Jak było, to jest wyważenie. Aha. W ten sposób. No tak, ja bym to nie... Ja bym to proszek, a to jest... Kulki się ma nie proszek. To są różne, my mamy też troszeczkę inne, nie wiem, w magazynku jest chyba ten proszek. Aha. Ale mamy czerwony proszek. Mi się wydaje, że jest drobniejszy, nie? A ty tutaj, jak tutaj, to nie? Tak, ten jest bardziej taki granulki, ten jest grubszy, nie? Grubszy, no tak. No. A zobaczcie jakim stanie zawór. Jak w takim stanie zawór jest, to nie ma co zakładać opon, nie? Rzeczywiście. No jak tutaj to będzie? Faktycznie ma. A ma rację. Zobaczymy, kolega zabrał przecinać pożyczkę na tyle. Czy odkręcisz? Zobaczymy. Nie, nie da się odkręcić. Tylko to z przecinakiem wani tutaj. Przecinak, no. Z przecinakiem pierdolnie tutaj masz. Ja tu kurwa młotka ma, jebut i opiego mać. Zaraz, nie ma p***a. No i przygotowałem ci młotka, kurwa, pierdolniesz i tu go pierdolni, tam kurwa się przejmuje. No. Już go nie ma. Tak jest. Chcę pokazać. No. Tak samo jak przy tym kombajnie pas złapał. Ta uszczelka, ona już jest zgnieciona. A, i zobacz. I ona, ja się nie dziwię, że ona... Twarda. Tak jest. Nic nie uszczelniała, a powietrze uciekało. No ale jednak swoje, czas swoje robi. No to jest zasada, że jak się zakłada nowe opony, to nowe wentylki. A ktoś założył nowe opony... A stary wentylek. I założył stary. Tak jest. Zostawił. To jest zasada. Masza, ja też tak coś robię. Choć kurwa tego wymieniam. Jak już, choć nawet będzie dobry. Ale pamiętaj o tym, że jak już wymieniasz, wymień nowe. No. Staram się tu wyczyścić troszeczkę, bo aż zaszło takie pory są, no, nie? Masz rację. Mechanicznie w środku. Panie majster, tam. Tam tak, żeby ci nie przeszkadzało. Tutaj, żeby ci w nogę nie weszło, ani w oponę. Uważajcie na oczy. Elegancko, teraz. Szczelka jest tu? Jo. Tu mi się nie podobało, tak jakby było uderzone, taka kreska tutaj jest, ale mam nadzieję, że tu uszczelni. A tu? Widać takie... Weź jeszcze tym tłuszczem. Przez ma, on ma pan rację. Tym tłuszczem przez mami. Ale tak, oto uszczelni. Przyciśnie mocno i wie. No. Zawsze to jest tłuszcz, nie? To znaczy, no smarowidło bardziej, ale ono wspomaga uszczelnienie. Tak jest. I zapobiega korozji, nie? No oczywiście, tutaj tak samo zapobiega ci tego uszczelnienie, nie? A, ten ranc też jest tak, taki. Tak. Nie no, trochę w tych kołach się narobiłem, chociaż wiesz, klinami, a tak jak tutaj to nie robiłem. Pan to jeszcze, jakim samochodem zaczynał pan jeździć? Co? Jelczem czy starym? Jelczem. Jelczem? Potem zacząłem jeździć, kurczę, macie. Jelczna dębka był, prawda? Tak, Kamazem. Kamazem. A Kamaz to chyba miał takie pierścienie składane. O, właśnie składane. Trzy części. Części. Trzy części. Raz, dwa, trzy. No, raz jeden pan przyjechał tu z takim kołem, właśnie od takiego Kamaza. Nikt nie wiedział wulkanizacji, jak to koło zrobić, przyjechał do nas. A tutaj kolega taki Sławek podpowiedział, bo kiedyś tutaj robił, właśnie trafił na takie koło i robił. I właśnie aha, podpowiedział od Kamaza. Ktoś sobie szykował taki stary autobus Ogórka i przyjechał z tymi kołami do nas, aż chyba z Wejherowa. Do nas, żeby tu poskładać. No, sześć kół od tego Ogórka, nie? Taki zabytkowy autobus, nie? My mu tutaj robiliśmy nowe dętki, nowe opony i właśnie pierścienie były z trzech składane. Raz, dwa, trzy. Tak, bo tak jak no, no i to później jak się napumpuje, wejdzie, to już to nie wyskoczy. A to już nie, bo to ma takie wiesz, zapadki takie, że na trzy części, które się składają. No, trzeba też wiedzieć, jak to złożyć. Aha, jak rozbierzesz, a gdzie to... Te segmenty są po kolei wkładane. A ja, to znakowałem sobie, wiesz. Ale tu, zaraz. 1, 2, 3. Nie było problemu. O właśnie! Nie było żadnego problemu. No. Ja się znakowałem. Tak. Starasz się jeszcze dużo tych
przyczep autosanek z pierścieniami, nie? Tak, tak. Jakieś baraki nam przywożą na pierścieniach, nie? No, na pierścienie. I tak, i to trzeba uważać na te koła, bo te... No to właśnie na te pierścienie, tak, uważać. Te FLD, te opony, te pierścienie są 100 raz starsze, one mają po 50 lat. No tak, no to niestety taka jest. I rozbierasz takie koło, patrzysz, a tam się rdza sypie, nie? Oczywiście, to już musisz... Składasz, do klatce pompujesz i tylko wytrzyma, nie wytrzyma, ale to musi wytrzymać. Ale musi wytrzymać. Tak jest. Mazidło. Mazidło i idzie. Kurwa. O, elegancko. O, to jest dobra robota. Ciężka, ale dobra. Przyjemna. Chce się robić. A przede wszystkim można z różnymi ludźmi porozmawiać. Ale z różnymi ludźmi wjeżdżają, porozmawiasz, rozumiesz? Ja znam ludzi jak taki dobry barman w knajpie, co każdemu piwo nalewa, z każdym pogada. Tak jest, tak jest. Opony są też. Maszynę tutaj, ja na razie. Cyk, cyk, cyk. Tu. Panie Dzieju. O. Jej, piękno. Ciach, już jest. Na dół. Ciach. Kopa. 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 Od nogę ma zajebistą, chciałem pierdolnie, zrobisz, to od razu 100 kilo! Kurwa, trochę wie, no, może. A 40 zostaje, bo ta noga. Pierdolnie, bo to co jak tu. No po tych świętach to powiem panu, że no poszło w boki szybko, nie? Tak? No, no człowiek no, siedział, jadł. Siadłeś, jadłeś. No nie sobą, jadnie. No tak. No ale jedź. Święta tylko tak trzeba było robić. 8-7 pompujemy? Czy więcej trochę? 7? Zobaczymy. No, 7,5. 7,5? 7. No, zobaczymy co na oponie pisze. 8. 8? 8,5. 8,5 maksymalne. Tak, tak. Dodajemy 8? Tak. 8. Chodź na przodzie. Kiedy jeszcze na szopę trzeba do lewej strony. Dopompować? Dopompować. Dopompować? Do 8. A, do 8? Koło się pompuje. 8,2 to kurwa. Koło się pompuje, a my, pani Kazimierzu, bierzemy się za to kółko od brzona chyba, co? No niech o... ciągło, to kupę za sobą cię ciągło, prawda? To no, to było. Na kamacie jestem bardzo dobry. Aha, kamacie, no, blin! Żarowe idą do bieżnikowania, no to wszystkie pompują na 15 bar, wytrzymuje, obracają, równo się kręci, gdzieś nie porozwarstwiała się, równo wszystko, ciach spuszczają. No ale teraz oni, ale ci powiem, i teraz oni po prostu biorą mi tego, opony nacinają? No, nie ma teraz się, tego. Kiedyś to tak. Kiedyś... Nacina się, pokażę panu oponę, gdzie ja nacinałem tutaj. Dla znajomego jeszcze nie odebrał tych opon. O, to jest nacinana opona, zobaczcie, ja ją wyrzeźbiłem, nie? Ja mam tą maszynkę, jest, która rozumiesz, idzie, to jeszcze 60 lat, a w MPK jeszcze. Ale nie? Do dzisiaj jest... Ale do tej pory mam na prąd i kurde prowadzi sobie, wyjmij tego, a nie, tutaj ładnie ustawia sobie głębokość i zapierdala sobie. Idzie. I zaraz idzie. A dzisiaj, to się ja powiem, ale dzisiaj też bieżnikują, to ja nie. No. Przykładowo tą oponę, co tutaj stoi, tak samo się nacina, nie? No to? To? A. Nie. Tak, to też się nacina. A to? Tak, i się nacina bardzo prosto. To się nacina, środek się nacina i tak. I tu barki otwieramy i co chce. Cyk i na zmiany. Tu cyk. Tu cyk. Ale żeby płótna tego to trzeba wiedzieć. Cyk, nie, to 3 mm możemy tylko pogłębić. Tak, pogłębić, bo płótno, a no płótna nie można. Wychodzi taka jodełka, nie? A taka jodła, a ja tak pogłębiam, nie? No, dzisiaj pogłębiałem jedno tak. Tak? Ale masz ten aparat cały ten... Tak, jest tutaj, wisi, tutaj te gumki, to wszystko, co tutaj jest, nie? To właśnie, o, z pogłębie, o, to... Te jest, a to o. Ty, a no ta, właśnie! To jest właśnie z pogłębienia, a tu jest cały przyrząd. Nie, ja... Tu jest nożyk i się inne, wycina. Inne mam. Inne. To na gorąco? Tak, to się rozgrzewa. Temperatura. To jest coś takiego jak prostownik, rozgrzewa ten nożyk. I tym zapierdalasz, i leci, bacie, i leci. No. Jak chcesz.
tak prosto, głębiej i już. Tylko, gdzie to, ja tu, aha, tu jest okej, że nie. Ty jak fachowiec robi, daję gwarancję. Że pan Kazimierz stawia na mnie jak na konia wyścigowego, czy nie? No jak, no jak jest, no kurczę, ja. Musi być drużyny. Widzę, jak pewność robi, aktywnie robi, no to co tu ma być źle zrobione? Powiem. Ja tego nie widzę. Ja staram się najlepiej. A i to widzisz, no i ci wychodzi bardzo dobrze. No. Czekoczkę tylko zakończymy, zaraz pyszniemy tym płynem do naczyń. Nic, nie ma nic lepszego do sprawdzania takich rzeczy jak płyn do naczyń. O. My mamy tutaj po płynie do dezynfekcji. A to jest dobre też do płynu. Masz rację, ja też tak. O. Tym płynem tak samo robię. Popryskasz? No, także pan Kazimierz miał rację. Tak jest. No co? Źle powiedziałem? Bardzo dobrze. Jak mieszczunia robi, tak i mieszczunia musi być w pewności, że jest okej zrobione. No. Nic tutaj nie rośnie, żadna broda, nic się nie pojawia. No, więc o co chodzi? Może jechać? No tak to nie. Gotowe? Tak, jestem skończono. Zabieramy do bary. Maszynę zabrać? Tak, może.